Siemaneczko, z tej strony Sawek, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy pakiecik. No. To nie jest moja dobra strona, także nie sugerujcie się tym filmem, że tak się robi pakiet. Po prostu napisał do mnie widz jeden, ma na imię Wojtek, i napisał, że moje filmy inspirują go do roboty grajka. No i mówi, że z jeden z moich najlepszych filmów, tam jaką kolumnę tam zrobiłem, Bluetooth, to było dla kolumna, dla Bola. Powiedział do mnie, tak fajnie wszystko szczegółowo tłumaczysz, kurde, chciałbym zrobić taki właśnie głośnik, tak jak ty robisz, tylko no, nie chciałbym używać akumulatora żelowego. Chciałbym zrobić pakiet, bo wiem, że jest mały, lekki, a ja chcę właśnie mały taki boomboxik zrobić, no. Czy dałbyś radę nagrać odcinek, jak się robi pakiet 12-woltowy, nie? Na przykład 3S1P. Można od razu oczywiście go rozbudować, no ale no prosił mnie, no kurde, wiecie co ludzie, no ja nie jestem zajebisty w tych sprawach. Jeżeli oglądasz ten odcinek, to na pewno masz internet. Musisz wejść w internet i szukać jak najwięcej informacji, bo ja ci, bo nie sugerujcie się tym filmem, że ja się pokażę, jak się robi pakiet, i tak się robi ten pakiet po prostu, nie? Ja tylko pokażę, co do czego przylutować, jak to wszystko wygląda. Bierzcie ten film bardziej humorystycznie, do zabawy i edukacji. Ja mówię Wam od razu, że jestem zielony w tych tematach i ja pokażę po prostu, jak ja to robię, i pokażę, że to działa, że można zrobić pakiet, jeżeli bardzo się chce, ale więcej informacji, jakie ogniwa użyć i tak dalej, wszystko. Szukajcie i czytajcie. Ja jestem z zawodu piekarzem i też nie umiałem robić pakietów, no. Co pan za lutownicę, raz, dwa, trzy, cztery, zrobiłem pakiety i się udało, no. Także spróbuję bardzo, bardzo szczegółowo to wytłumaczyć, tak jak chciałeś, Wojtek. No i może ci pomogę, no. Jeżeli ci pomogę, no to będę na maksa szczęśliwy. Będę w niebo wzięty, że komuś znowu pomogłem. Także zapraszam, ludzie. Zróbcie pakiet, no i nie krytykujcie mnie, bo jestem w tym amatorem. Zrobię tak jak ja to robię. Żeby zrobić ten pakiet, pierwszą najważniejszą rzeczą, jaką musisz sobie zakupić, to nie jest ogniwo, lutownica i cyna. Miernik. 20-30 zł. Bez tego miernika nawet, kurde, nie zaczyna nic robić. Miernik służy do różnych rzeczy, a najważniejsze przy ogniwie jest, by sprawdzić napięcie. Przy 58 V. Po naładowaniu to ogniwo będzie miało 4,2 V. Bez miernika nawet nie zaczynaj robić pakietu. Miernik jest to obowiązkowa sprawa dla każdego zioma, który robi boomboxy. Patrzcie, lutownica z Lidla 30-watowa daje radę. Do tego cyna, jakaś do wycierania, jak za dużo cyny jest, to się wyciera tym grot. No i powinna być jeszcze pasta lutownicza albo kalafonia, no ale niestety zostawiłem to na działce. Dobra, zaczynamy robić pakiecie. Zanim przejdziemy robić pakiety, popatrzcie na ogniwo. Z jednej strony ma taką szeroką blaszkę, a z drugiej taką malutką blaszkę. Tu, gdzie jest szeroka, jest to minus i najlepiej należy sobie flamastrem zaznaczyć minus. A tutaj, gdzie jest plus, zaznaczyć sobie plus, żeby się po prostu nie myliło, żebyście byli pewni. Dla większości z Was to jest tylko jedno ogniwo. A dla tych, co robią pakiety, nazwą to 1S1P. Jak słyszeliście, wymawiałem literę S i wymawiałem literę P. S to są łączenia szeregowe, a P to są równoległe. Tu mam... Zacznijmy może od litery P.
Tu mam ogniwo. 1S, 1P. Tu jest plus, tu jest minus. Lutuję. Plus do plusa, minus do minusa. I już mam 1S, 2P. 1S, 3P. 1S, 4P. 1S, 5P. 1S, 6P. Zauważcie, że 1S cały czas wymawiam, a P wymawiałem więcej, gdy dokładałem ogniwa. Teraz mamy 1S, 3P. To jest łączenie równolegle, czyli minus do minusa, plus do plusa. To tak się mówi na literę P. 3P, a cały czas jest 1S. A teraz zaczniemy od litery S. Patrzcie, minus, tu jest plus. I tu, gdzie się kończy plus, lutujemy minus. Tu jest znowu plus i tu dajemy minus. I to jest pakiet. 3S, 1P. 3S, czyli 3 ogniwa szeregowo, ale tylko po jednym na P. A jakbyśmy dali tutaj jeszcze tu ogniwo plus do plusa, minus do minusa i tutaj plus do plusa. Tu nie jest zapisane, ale tu jest minus, tu plus. I one są połączone równolegle, a tak są szeregowo. I już mamy pakiet 3S, 2P. Ok, zmierzmy napięcie na naszym ogniwie. Minus plus. 3,57, widzicie? Dobrze? Jedno ogniwo ma, takie ma napięcie. Gdy teraz dołożymy plus do minusa, patrzcie, mamy już 7 V, widzicie? A gdy dołożymy już trzecie ogniwo, powinniśmy mieć ponad 11. No, 11,1 to jest prawidłowe napięcie, tu jest trochę mniej, bo ogniwa nie były ładowane, ale po naładowaniu one mają 12,6 V. Wiecie już, co zrobić, by połączyć baterię szeregowo i równolegle. Szeregowo oczywiście S, równolegle P. Teraz najważniejszy moment. W które miejsca połączyć jak do BMS-a, bo BMS jest to bardzo ważne urządzenie do naszego pakietu. No po prostu musi być ten BMS, bo on ładuje każde ogniwo z osobna, no i pilnuje, żeby nam się pakiet za bardzo nie rozładował i nie naładował. Tak wygląda BMS. To jest taka płytka, no gdzie tu wszystko przylutować? Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Spokojnie. Popatrzmy na ogniwa. Jedno ogniwo, jak widzieliście, miało 3,50 coś tam volta. Po naładowaniu ogniwo ma 4,2 V. Żeby połączyć to wszystko do BMS-a, musimy zlokalizować miejsca, które trzeba połączyć. Pierwszym miejscem zaczniemy zawsze od minusa. Minus baterii tutaj. Jest kropeczka. To jest minus. A z tej strony będzie plus. Tu mamy, tu będzie 0 V. A tutaj będzie 12,6 po naładowaniu. Tu mamy 0, tu 12,6 V. Tutaj, w pierwszym miejscu łączenia, plus z minusem następnej baterii, mamy 4,2 V po naładowaniu. 0,2
4,2, a w następnej kolejności musimy dodać 4, dodać 4,2, to jest 8,4 V. 8,4 V. To są miejsca, które trzeba przylutować do BMS-a. No ale jak na tej płytce tutaj, gdzie tu przylutować? Spokojnie, wszystko jest opisane tak, że każdy Janusz głupi zrozumie. Patrzcie na płytkę. O. Zobaczcie miejsce. Tutaj. 0 V. Czyli te miejsce przylutujemy do 0 V. Następne mamy miejsce 4,2. Gdzie jest 4,2? Tutaj. Czyli tu przylutujemy tu, a to przylutujemy tutaj. Patrzcie na następne. 8,4 V. Gdzie mamy 8,4? Tu. A gdzie mamy 12,6? Tu. Czyli prościej mówiąc, stąd sobie kabelek przylutujemy tutaj. Stąd sobie kabelek przylutujemy tutaj. Z 8,4 przylutujemy przewód czy tam kabelek pod to miejsce, a pod 12,6 V przylutujemy tutaj. Proste? Proste. Ja też na początku miałem dużo problemów z tym, bo kupiłem BMS-a bez oznaczeń. Nie było oznaczeń, tylko schemat, nie? No ale zobaczcie. 0 V, 4,2, 8,4. Na BMS-ie zawsze pisze ogniwa już naładowane, nie? I tak właśnie to lutujemy. A tutaj, patrzcie tutaj, mamy jeszcze takie miejsca, które są nieużywane, bo tutaj 0, 4, 8 i 12, a tutaj mamy miejsca nieużywane. I tutaj jak to mamy? To tutaj mamy wyjście i wejście plusa. Tu mamy wejście minusa. Czyli przylutowujemy sobie te wszystkie przewody do tych miejsc, które trzeba. A tutaj mamy tak jak w akumulatorze plus i minus. Co myślicie? Dobrze wytłumaczone? No chyba zdałem egzamin, należy mi się browar. No i teraz najważniejszą rzeczą, żeby to wszystko przelutować, to tu widzicie, są miejsca podgrzewak, no bo te ogniwa są wyciągnięte z jakichś laptopów, coś. Przeważnie takie kupicie. I tutaj za bardzo cyna się nie trzyma, ale trzeba to trochę poskrobać, czy tam papierem ściernym, czy tam nożem. A tutaj jest plus. Czekajcie. Tak. Tutaj jest plus, ta blaszka. Ale zaraz tutaj obok. Zaraz tutaj obok. Jakbyście zdrapali trochę tej folii, to już jest minus. Także jak walniecie luta i przylutujecie nas plus minusem, może być zwarcie. No z ogniwami to trzeba trochę zabawy, by to lutować. Ja wam tylko pokażę, jak ja to robię. Nie będę się mądrował, bo nie jestem w tym zajebisty. Ale tak właśnie to wygląda. Ogniwo przed lutowaniem należy trochę poskrobać, zobaczcie. Jest takie poskrobane. O, wtedy lepiej cyna się trzyma. No trochę nożem tak poskrobałem, albo jakimś papierem ściernym, ale zazwyczaj te zgrzewy przeszkadzają przez papier ścierny i nie dochodzi dalej, to tak sobie trochę, tak trochę nożem oskrobałem. Dajemy trochę cyny tu. Nie należy ogniwa przegrzać, nie? Trzeba jak najszybciej to. Po prostu dotykamy i dajemy trochę cyny i poruszamy trochę. O.
Mamy olutowany przewód i spróbujmy to teraz przylutować do naszego ogniwa. Patrzcie, jest. Jest przylutowane. Przylutowane. Tu jest minus naszego pakietu. Tu jest pierwsze łączenie. Jak mamy tutaj plus, musimy teraz połączyć to z minusem. Czyli tutaj musimy przylutować jakoś pakiecik. Patrzcie, tu mamy plus, tu mamy minus. I dotykamy. Chyba wyszło, co? Jest. Trzyma się. Ale zobaczcie, jest. Mamy połączone. Czyli do naszego pierwszego minusa trzeba przylutować teraz przewód. Jest. Dobra, minus naszego pakietu trzeba przylutować do 0 V. Tak jak było to na kartce, nie? Czyli tu przylutujemy minus. Jest. Pierwsze łączenie jest. Te przewody tutaj są całe. Osunowane, także tylko dotknąłem, już się trzyma. Dobra. Lutujemy teraz. Patrzcie. Mamy. Następny krok. 8,4 V do 8,4 V. Czyli tutaj dajemy przewód i lutujemy. Majster, no chyba lepiej wytłumaczyć to nie mogę, co? Myślę, że głupi Janusz nawet zrozumie. Czyli co teraz nam zostało? 12,5 V, przylutować do 12,5 V. 12,5 V. Dobra. Lutujemy. Mamy pakiet 3S 1P. Teraz, jeżeli dotknę tutaj miernikiem, powinno być... Ile tam było? 10,56 V, tak? Sprawdźmy. Plus dotkniemy tu, żeby się nie dotykały, a minus dotkniemy tu. Odpalimy, zobaczymy. To jest chwila prawdy. Zobaczcie. Udało się. Mamy pakiet. Jaki pakiet? 3S 1P. Gdybyście robili naprawdę pierwszy raz w życiu pakiet, zróbcie sobie tak na kartce. Jak widzieliście, ja się nie pomyliłem. Tu minus, tu plus. 10,69, czyli tak. Tu mamy 0 V, potem mamy 4,2 V po naładowaniu.
Potem mamy 7, 13 i tutaj mamy 10, 69. No to by było ludziska na tyle. Mam nadzieję, że no, spędziliście fajnie wieczór czy tam dzień oglądając ten film, bo teraz planuje ten cholerny koronawirus i większość pewnie z domu siedzi i z nudów nie ma co robić, także mam nadzieję, że komuś pomogłem. Pamiętajcie, internet czytajcie dużo, łapcie wiedzy jak najwięcej, żeby zrobić. Ja robię tak, ktoś inny robi inaczej. Pewnie pełno błędów u mnie zauważy. No nie kryję, no bo jestem w tym leszczem. Nie bierzcie tego filmu, jak mówiłem, na poważnie. To jest taki humorystyczny, żeby zaczerpnąć jakieś informacje. Może pomogę, jeżeli pomogę, będę w niebo wzięty. Trzymajcie się, szczołeczka.